Sponsorem jest porównajto.pl, strona na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 największych wpadek McDonalda. Materiał opracowany na podstawie jej jejświat.pl. 10. McGrattin Croquette. Kanapka trafiła do japońskich McDonaldów. Jak Japonia, to będzie dziwnie, ostrzegam. W hamburgerowej bułce był makaron, krewetki i tłuczone ziemniaki. Ponoć jest to obrzydliwe, a mówię jest, bo jest nadal dostępne na japońskim rynku. 9. McPie. Pizza, świetny pomysł, nie? Bo pizzerie miały po prostu lepsze pizze, więc ludzie chodzili do pizzerii na pizzę, a do McDonalda na hamburgery. Nie mogę zrozumieć, co jest wyjątkowego w burgerach z McDonalda, przecież to śmieci w buce. 8 Max Spaghetti. Co może być gorszego od hamburgerów w McDonaldzie? Makaron z McDonalda. Kto by coś takiego zjadł? Nikt. I tak też się stało, i pomysł również upadł. 7. Hula Burger, czyli katolicki burger serio. Tak, żeby katolicy mogli go zjeść w piątek, a zamiast mięsa miał on ananasa. Pomysł upadł, a raczej został zdominowany przez innego burgera, a mianowicie Fishburgera, czyli burgera z rybą. 6. McDLT był to specjalny sposób pakowania na wynos. Otóż jeśli weźmiemy burgera na wynos, to zimny pomidor ostudzi nam mięso, którego i tak jest niewiele. I dlatego McDonald's wprowadził podwójne opakowania. W jednym był kawałek bułki z mięsem, w drugim kawałek bułki z warzywami. Wystarczyło złożyć i smacznego. Ludzie zaczęli się buntować i kłócić, że nie będą sami sobie burgerów składać i tak zrezygnowano z tego projektu. 5 Arch Deluxe. W skład hamburgera wchodziła hiszpańska cebula, wędzony bekon, podwójna porcja, szatkowanej sałaty i specjalny tajemniczy sos. Na kampanię reklamową wydano 100 milionów dolarów. Miał to być wyrafinowany burger dla dorosłych wyrafinowani dorośli ludzie nie chodzą do Maka. sorry. 4. Mac Lobster, tak, burger z homarem. Bardzo drogi, bardzo mały, więc ludzie go nie chcieli, a co ciekawe, McDonald's planował wprowadzenie burgerów z kawiorem, no ale po tej porażce zrezygnował z tego. 3. McHotDog. Jeśli zwykła parówka jest niezdrowa, to co powiedzieć o parówce z Maca? Wycofano je w całych Stanach, bo się nie sprzedawały, ale za to wprowadzono je do Japonii. Tam to wszystko zjedzą. Kupi naród. 2. McAfrika. Z okazji Olimpiady w 2008 roku McDonald's wypuścił McAfrika, Macazja i McAustralia. Zgadnijcie, który został uznany za niesmaczny i rasistowski. Do hamburgera, poza sałatą i pomidorem, włożono dwa kawałki wołowiny. Jeden McLean Deluxe McLean miał być hamburgerem dietetycznym kierowanym do męskiej części populacji, czyli do pedałów. Mężczyźni niechętni byli jednak na takie zmiany. Poza tym próba odtłuszczenia hamburgera poprzez zastąpienie tłuszczu, który nadawał mięsu soczystość, wodą zaowocowała fatalnym smakiem produktu. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Tak, mam zawalony nos.